Dzień dobry. W tym filmie szkoleniowym z platformy Activity 2 przedstawię, jak dodać urządzenie. Przechodzimy do zakładki Administracja, następnie Urządzenia i w prawym górnym rogu klikamy Dodaj i wybieramy opcję Dodaj urządzenie. Wpisujemy jego nazwę oraz wybieramy typ urządzenia systemowego. W przypadku ActiveTracka będzie to AT. Wybieramy typ i wpisujemy numer seryjny. Opcjonalnie możemy wpisać numer telefonu, kod e-mail oraz kod transmisji. Dynamiczne przypisanie do strażnika spowoduje, że po zeskanowaniu taga identyfikacyjnego urządzenie przypisze się do strażnika, a dynamiczne przypisanie do obiektu spowoduje, że zeskanowanie taga lokalizacyjnego przypisanego do obiektu spowoduje przypisanie urządzenia do tego obiektu. Opcja Pokaż status urządzenia pokazuje zasięg, stan baterii oraz to, czy urządzenie jest podłączone. Opcja Urządzenie do wysyłki SMS powoduje, że będzie możliwość wybrania tego urządzenia do wysyłki SMS-ów. Klikamy Zapisz. Następnie klikamy trzy kropki i klikamy Zarządzaj licencją. Wybieramy licencję. I klikamy Zapisz. Następnie znowu klikamy trzy kropki i klikamy przypisanie urządzenia. Wybieramy firmę, w której ma być urządzenie oraz obiekt. Mamy rozróżnienie na licencję Standard, Basic oraz Premium. Licencja Premium przechowuje dane przez 3 miesiące, licencja Standard przez 2 miesiące, a licencja Basic przez miesiąc. 15 minut aktywności licencji w danym miesiącu jest podstawą do billingowania. Dziękuję za uwagę.